Panie Włodzimierzu, stoimy przed jedynym chyba takim punktem w Warszawie, gdzie można nie tylko jak w pasmanterii kupić guziki, nici i tak dalej, ale zupełnie inny asortyment, łącznie z asortymentem, który zahacza o sztukę. Może nam pan powie, jak to się zaczęło? Firma powstała 3 lata temu z chwilą oddania Blue City. Postanowiłem otworzyć sklep, można powiedzieć hobbystyczny. W Polsce jeszcze takiego sklepu żeśmy nie mieli. Ale wiem, że korzenie firmy są starsze. Od kiedy to wszystko się zaczęło? No, zaczęło się bardzo dawno, można powiedzieć w czasach Solidarności, w 1981 roku. Pracowałem naukowo na uczelni, no niestety wiemy wszyscy, jakie czasy były, i życie w pogoni za chlebem, można powiedzieć, nie wyrzuciło mnie poza granice Polski, tylko zostałem i otworzyłem firmę z moim przyjacielem i zaczęliśmy produkcję właśnie pasmanteryjnych rzeczy. To były guziki, klamerki, druty dziewiarskie, to była galanteria dla pań. I tak to się zaczęło w 1981 roku, dokładnie 19 listopada. W tym sklepie znajdujemy różne artykuły. U nas możemy kupić i koraliczki do robienia biżuterii, i przyrządy do dziergania, do haftowania, do robienia na drutach. Mamy duży asortyment papierów do dekupażu, serwetek, to jest w tej chwili taki modny trend w Polsce. Panie i panowie również przychodzą na kursy do nas, my ich szkolimy, jak przedmioty zdobyć, i zarażają, mam nadzieję, tym swoich przyjaciół, znajomych, i krąg osób zainteresowanych bardzo szybko powiększa się. Powstają przepiękne rzeczy, niepowtarzalne, jedyne w swoim rodzaju. Ważne jest to, że można ze starego przedmiotu zrobić przepiękną, niepowtarzalną rzecz. Jest taki przykład w naszym sklepie krzesła, który autentycznie był na śmietniku, został oczyszczony, udekorowany i w tej chwili zdobi naszą wystawę. Dekupaż jest to technika, u nas pojawiła się 3-4 lata temu. Jest to wycinanie i zdobienie przedmiotów wszystkich, drewnianych, szklanych, metalowych, z serwetkami i papierami. Wycinamy motywy z papieru, bądź używamy zwykłych obiadowych serwetek, których używamy w domu zawsze i każdy z nas ma ich bardzo wiele. Są to różne motywy, i świąteczne, i wielkanocne, i bożonarodzeniowe, i codzienne, i nowoczesne, i stare. Możemy ozdobić każdy przedmiot. Możemy wykorzystać rzeczy, które mamy już w domu. Bardzo taką fajną rzeczą do wykorzystania i rzeczą, którą na ogół większość kobiet wyrzuca, są pudełka po butach. Są to stare meble, które możemy odświeżyć. Są to kanki, któreś rzeczy znalezione na strychu, pudła po kapeluszach, krzesła stare po babci, które możemy też wykorzystać. Także możliwości jest bardzo, bardzo dużo. Możemy robić przedmioty okolicznościowe, możemy robić prezenty dla znajomych, możemy robić prezent dla babci, możemy tą technikę wykorzystywać również przy robieniu kart okolicznościowych. Także naprawdę możliwości jest bardzo dużo. W momencie, kiedy powstał sklep, poznałam panią Wendy McCannery, której wystawę tutaj właśnie widzimy. Są to prace przez tą panią wykonane i z tą panią, ta pani jak gdyby zaszczepiła we mnie taką pasję do dekupażu. Ona mnie tego wszystkiego nauczyła. I razem z nią prowadzone są kursy co 2 tygodnie w sobotę w naszym sklepie na 2. piętrze dla pań. Jest to dla nas też ogromna przyjemność, ponieważ gro kobiet nie wierzy we własne siły i jest to taka technika, gdzie nie musimy mieć żadnych zdolności plastycznych. Czyli to nie jest tak, że ktoś, kto miał 2 z plastyki w szkole średniej czy podstawowej, sobie z tym nie poradzi. Absolutnie jak najbardziej tak. Panie po takim kursie wychodzą z 2 ozdobionymi przedmiotami, są bardzo szczęśliwe. Mężowie na ogół nie wierzą, że panie to zrobiły same, więc bardzo proszą o umieszczenie zdjęć w internecie, żeby mogły pokazać, że rzeczywiście one to robiły, że nie jest to przedmiot kupiony gdzieś po drodze.
I tak z panią Wendy każdą nową technikę, którą wprowadzamy, to najpierw razem we dwie testujemy, potem staramy się przekazywać tą wiedzę dalej.